kult Maryi w historii. Po rozważeniu katolickiej nauki o Maryi i biblijnych podstaw nadanych jej przez Kościół godności Boga Rodzicy, zawsze dziewicy, niepokalanej, wniebowziętej orędowniczki, każdy szczery chrześcijanin przyzna, że kult Maryi ani w całości, ani w poszczególnych częściach nie opiera się na Piśmie Świętym, jedynie pewnym fundamencie wiary, lecz jest wytworem tradycji historycznej, wspartej myślą teologiczno-spekulatywną. Jest o tym smutniejsze, że wbrew zaleceniom Słowa Bożego stworzono z istoty ludzkiej, choć bardzo świętej i godnej poważania, obiekt kultu skupiającego masy wyznawców i przysłaniającego cześć należną Bogu. Jeśli kult Maryi był z natury swej zamierzeniem Bożym, a cześć dla Matki Jezusa formą nowotestamentowej pobożności, dlaczego nie został objęty autorytetem Pisma Świętego? Kwestia byłaby rozstrzygnięta w sposób ostateczny. Czyżby natchnieni pisarze samowolnie pominęli tak ważny dział świętej wiary? Nie wydaje się to możliwe. Skoro Maria miała doznawać szczególnej czci, to czyż jest do pomyślenia, by Jezus, jej Syn, przemilczał ten fakt, a Jego uczniowie nie wspomnieli o Nim ani słowa? Pismo Święte nie ma zwyczaju pomijania okoliczności godnych poleceń, tym bardziej, gdy stanowią one istotne elementy zbawienia. I tak na przykład wspomina o Marii z Betami, której szlachetny czyn pomazania drogocenną maścią stóp Chrystusa stał się symbolem poświęcenia w służbie Zbawiciela. Imię jej zostało uwiecznione oświadczeniem samego Mistrza. Zaprawdę powiadam wam, powiedział Jezus, że po całym świecie, gdziekolwiek głosić będą dobrą nowinę, opowiadać będą także o tym, co uczyniła nam pamiątka. Czyżby Jezus nie mógł choć jednym słowem wspomnieć o czci należnej Maryi? Jeden gest hołdu i wywyższenia, choćby jedno słowo przedstawiało by to o wiele większą wartość niż całe tomy legend. Tymczasem czciciele Maryi z rozczarowaniem stwierdzają całkowity brak jakiejkolwiek wzmianki w Ewangeliach o Maryi jako Matce Bożej, niepokalanej poczętej, niebowziętej Królowej Niebios oraz orędowniczce grzeszników. Nie może ujść ich uwagi chłodny, a niekiedy nawet oficjalny ton Jezusa wobec swej rodzicielki. Relacje o Marii są żenująco powściągliwe i wcale nie brzmią fanfarami uwielbienia na cześć Boga Rodzicy, czego należało oczekiwać od świętych pis, jakimi są Ewangelie. Przepraszam. To bardzo niepokojące zjawisko dostrzegają ze szczególną wrażliwością katolicy uczeni i pisarze. Nikolas notuje następujące uwagi. Rzut światła padający na Marię od Jezusa gaśnie nagle i bezpowrotnie od chwili, gdy Chrystus rozpoczyna działalność publiczną. To przemilczenie jest tym bardziej znamienne, że na świetlistym tle chwalebnych tajemnic każda postać, każdy najdrobniejszy szczegół rysuje się ostro, nabierają znaczenia. Takie są ramy jej życia, ukrycie, milczenie, cień. Ramy tym zagadkowe, że nikt w Ewangelii nie zwraca nawet uwagi na ich osobliwość. Ten mrok spowijający Matkę Chrystusową jest sam przez się, jeśli można powiedzieć, mroczny, ciemny, niewyjaśniony. Myśliciele katolicy dopatrują się w tym milczeniu osobliwego przejawu hołdu dla Maryi ze strony Boga i ówczesnego chrześcijaństwa, lecz pogląd ten jest nieprzekonywujący, ponieważ sprzeciwia się temu liturgiczna praktyka Kościoła. Jeśli bowiem milczenie było wyrazem hołdu, dlaczego Kościół katolicki nadaje Maryi tak szeroki rozgłos? Czyżby powątpiewał w mądrość Boga? Chyba nie należy posądzać Chrystusa i apostołów o brak rozeznania w sprawach wiary i religijnego wyczucia. Kościół na pewno uczyniłby lepiej, gdyby podążał w tym wypadku śladami założyciela chrystianizmu. Kult Marii w czasach apostolskich.
O ile by kult Marii rzeczywiście został zapoczątkowany w czasach apostolskich, a tylko ten moment mógłby uzasadnić jego obowiązywanie w chrześcijaństwie, o tyle winien znaleźć odbicie w księgach Nowego Testamentu. Tymczasem w centrum uwagi znajduje się wyłącznie Chrystus. Maria natomiast występuje poza zasięgiem jego zbawczej działalności. Blask nie pada z niej na Chrystusa, lecz odwrotnie, na Marię pada blask jej wielkiego Syna. Niekiedy ewangeliści notują brak zrozumienia u Marii i jego braci dla dążeń Jezusa. Z drugiej strony nie zauważamy u Chrystusa żadnego śladu kultu dla swej matki poza zwyczajnym szacunkiem należnym rodzicielce. A przecież nie trzeba udowadniać, że przede wszystkim On, Jezus, musiałby służyć przykładem czci dla współodkupicielki, jak służył przykładem pod wieloma innymi względami. Chrystus nic o orędowniczej roli Marii nie wie, ale wypowiada się jasno i niedwuznacznie, że w sprawach wiary bliższym i od matki i od braci cielesnych są mu ci, którzy czynią wolę Bożą. Ewangelista Marek opowiada, jak pewnego razu Chrystus nauczał w swoim rodzinnym mieście, gdzie zgromadził się wokół Niego wielki tłum. Wówczas przyszli bliscy Jego, aby Go pojmać, ponieważ byli przekonani, że odszedł od zmysłów. Nadeszła, pisze Marek, matka i bracia Jego. Zatrzymawszy się przed domem, kazali Go przywołać. A wokoło niego siedziało dużo ludzi, gdy mu doniesiono: matka twoja i bracia stoją przed domem i pytają o ciebie. Czyż można wymyśleć sytuację lepiej nadającą się do zamanifestowania przed Jezusa czci dla Marii niż ta? Gdyby kult Marii odpowiadał intencjom nauki Jezusowej, bezwątpliwie byłby go w tej chwili gorąco zalecił wszystkim, których nauczał. Również gdyby w czasach pisania Ewangelii Marka kult ten został już przynajmniej zapoczątkowany, ewangelista nie omieszkałby z całą pewnością złagodzić ostrości opisu. Cóż odpowiedział Jezus słuchaczom, gdy oznajmiono mu, że matka i bracia oczekują go? Czy polecił swą matkę ich czci osobliwej? Czy wyraził się o niej jakimś słowem, które uzasadniałoby w późniejszym czasie jej kult jako Matki Bożej? Nic podobnego. W słowach Jezusa przebija zniecierpliwienie pod adresem domowników, którzy nie rozumiejąc przeszkadzają mu. W odpowiedzi swej Jezus odwraca się stanowczo od matki i braci ku tym, którzy spełniają wolę Bożą i tych uważa za swoją rodzinę, za braci, siostrę i matkę. Wymownym także dowodem braku zainteresowania Jezusa kultem Maryi jest dystans, jaki wielokrotnie podkreślał wobec swej matki. W Ewangeliach sam Pan Jezus podkreśla pewien dystans między sobą jako Synem Bożym, a pomiędzy Marią jako matką swoją i ziemską istotą. Czy to wtedy, gdy odpowiada jej w świątyni jerozolimskiej już jako 12-letni chłopiec: czyście nie wiedzieli, że w tym, co jest ojca mego, ja być muszę? Łukasz, rozdział 2, werset 49. Czy też w Kanie Galilejskiej, gdy zwraca się do niej ze słowami: co ja mam z tobą, niewiasto? Jana, rozdział 2, werset 4. Zawsze daje znać, że on jest nie tylko prawdziwym człowiekiem, lecz zarazem i prawdziwym Bogiem z Ojca wieczności zrodzonym. Nawet w obliczu śmierci na Golgocie używa słów: niewiasto, oto syn twój, i spojrzeniem wskazuje na ucznia Jana, Jan, rozdział 19, werset 26. Znamienną jest odpowiedź Jezusa na słowa niewiasty wypowiedziane ze czcią: błogosławione łono, które cię nosiło, i piersi, które ssałeś. Oto co czytamy w przytoczonym dziele księdza Karpeckiego. Jezus daje też stanowczą odprawę pewnej niewieście z ludu, która błogosławiła żywot Marii rodzicielki. Może już wtedy chciał zapobiec, by nie nastąpiło jakieś nieporozumienie w przyszłości i przestać
przestrzec przed ewentualnym ubóstwianiem Maryi, skoro niemal obsesowo zwraca uwagę onej niewieście, że owszem, błogosławieni są, którzy słuchają Słowa Bożego i szczegą Go. Łukasz, rozdział 11, werset 20. Gdyby Jezus pragnął podkreślić, że Jego rodzicielkę mają nazywać Matką Boską i modlić się do niej, czy nie skorzystałby z tej sposobności, aby wysoko podnieść Maryję? Czy nie byłby publicznie pochwalił niewiasty, którą ją błogosławiła? Marii nie wyróżnia też fakt przebywania pod krzyżem, w czym Kościół widzi współdzieło odkupienia. Przebywanie Marii pod krzyżem świadczy niewątpliwie o wielkiej macierzyńskiej miłości, lecz czyż należy stąd wnioskować o ekspiacyjnej wartości jej przeżyć na równi z Chrystusem? Przez krzyż Golgoty dokonane zostało zbawienie samej Marii, podobnie jak wszystkich innych ludzi. Słuszny więc wydaje się ogólny wniosek znanego polskiego publicysty i religiologa dotyczący znaczenia Ewangelii w kulcie Maryi. Gdyby chodziło o uzasadnienie kultu Maryi Panny przy pomocy Ewangelii, to można by jedynie znaleźć mocne i nieodparte argumenty przeciwko temu kultowi, nigdy zaś na jego poparcie. To samo należy powiedzieć o pozostałych księgach Nowego Testamentu. W Księdze Dziejów Apostolskich Maria wspomniana jest tylko raz jako przebywająca w gronie uczniów pańskich, a listy apostolskie nie wymieniają jej wcale. Cenną wydaje się uwaga wymienionego autora. W ramach religii wywodzącej się z nauki Jezusa z Nazaretu na taki kult miejsca nie ma. Jeśli kult Maryi Panny jest sprawą dla chrześcijaństwa tak doniosłą, jak to wynika z postawy wobec niego Kościoła rzymskokatolickiego, to trudno zaiste jest pojąć, że Jezus ani słowem nie pouczył o nim swoich uczniów, a apostołowie pisując do wiernych długie listy, aby ich pouczyć o sprawach najważniejszych, ani słowa, ba, ani aluzji dla niego nie znaleźli. W łonie religii uznającej Stary Testament za źródło objawienia Bożego nie ma i nie może być miejsca dla kultu Królowej Niebios, nawet wówczas, gdyby przedmiotem tego kultu była Maryja, Matka Jezusa. Zresztą sama zasada żarliwego monoteizmu starotestamentowego, bronionego bezustannie i gorliwie przez proroków, wyklucza kult wypaczający tę zasadę. Cały Stary Testament, od ksiąg mojżeszowych aż po ostatniego proroka, jest niesłabnącą obroną jedynobóstwa. Jak we wszystkich religiach świata, tak i w żydostwie ujawniła się niejednokrotnie skłonność do ulegania wpływom kultów obcych, ale strażnicy wiary żydowskiej nie przestawali tłumaczyć swemu narodowi, że wszystkie nieszczęścia, jakie na nich spadają, są właśnie karą za takie sprzeniewierzanie się Bogu ojców. Typowym przykładem wystąpień prorockich przeciw służeniu Bogom cudzym jest ostra mowa Jeremiasza przeciw Żydom czczącym Królową Niebieską. Jeremiasz, rozdział 44, werset 13-15. W księgach świętych nie znajdujemy najmniejszego śladu kultu Maryi. Taki kult nie ma w nich miejsca, nie ma o nim nawet mowy. Słowo Boże stoi na stanowisku oddawania czci wyłącznie Bogu. Obdarzanie kogokolwiek z ludzi kultem uwielbienia uchodziło w owych czasach za bałwochwalstwo. W Kościele apostolskim kult Maryi nie występował wcale. Gdzie zatem należy szukać jego źródeł? Na pytanie to niechaj odpowie historia. Początki kultu. Historia odnosi początki kultu Maryi do końca III lub początku IV wieku po Chrystusie, a więc do czasów zdecydowanie poapostolskich, wskazując, iż powstał on w atmosferze ascezy i wirgilizmu, nie bez wpływu ze strony misteriów pogańskich, przenikających gwałtownie do religii chrześcijańskich owych czasów. W świetle ideału ascezy, a zwłaszcza wirgilizmu,
Wydawało się wprost niemożliwe, aby Maria wraz z urodzeniem Jezusa miała przestać być dziewicą. Zrodzone tym sposobem na podłożu psychologiczno-religijnym, wczesne stadium kultu zapoczątkowało dalszy łańcuch rozwojowy, zmierzający nieuchronnie w kierunku ubóstwienia ziemskiej rodzicielki Chrystusa. Były to czasy burzliwe. Na zewnątrz kościoła szalały prześladowania, a wewnątrz spory dogmatyczne, herezje i walki o władzę. Psychoza dewocji i męczeństwa stworzyła kult męczenników i relikwii, przekształcony z czasem pod wpływem pogańskiej idei nieśmiertelności duszy w kult świętych. Warunki te sprzyjały rozwojowi kultu Maryi, którą niebawem postawiono na czele wszystkich świętych pańskich. Zapał religijny w tych ciekawych czasach przyoblekł zarazu Marię w szaty nieustającego dziewictwa. Oto uwagi wspomnianego znawcy spraw mariologicznych. Postać Marii jako wiecznej dziewicy wystylizowana została przez ascezę chrześcijańską, która bardzo wcześnie opanowywać zaczęła umysły i serca chrześcijan. Myśl ascetyczna nie mogła przypuścić, aby Maria nie była ascetką, aby mogła być czymś mniejszym niż święte dziewice, które przez całe życie zachowywały dziewictwo. Teoretycznych dowodów wiecznego dziewictwa Marii dostarczył powstały wówczas apokryf, tak zwany Proto-Ewangelia Jakuba, pismo nieznanego autora pochodzące prawdopodobnie z końca III wieku po Chrystusie. Apokryf ten zawierał historię dzieciństwa Jezusa i był właściwie owocem spekulacji ascetycznej i korektywem tego, co wbrew ideałowi ascetycznemu powiedziane zostało o Jezusie i Maryi w Ewangeliach kanonicznych. O czym mówi Proto-Ewangelia Jakuba? Maria według Proto-Ewangelii Jakuba przyszła na świat jako dziecko Joachima i Anny, małżonków starzejących się w bezdzietności. W zamian za ten niespodziewany i cudowny dar Anna ofiarowała córkę swoją Bogu i oddała ją do świątyni. Maria mieszka wtedy w świątyni i otrzymuje pożywienie z rąk aniołów. Gdy dochodzi do lat 12, kapłani za cudowną poradą Bożą oddają Marię pod opiekę Józefa, cnotliwego starego wdowca, który pewnego dnia spostrzega z przerażeniem, że Maria jest brzemienna. Cnotliwy Józef jest nie tylko przerażony, ale i oburzony, że z Marią, która wychowana była w świątyni i otrzymywała pożywienie z rąk aniołów, mogło stać się coś podobnego, ale zostaje uspokojony co do tego przez anioła. Potem jest spis ludności. Józef udaje się z Marią do Betlejem, w drodze rodzi się Jezus, Józef biegnie po położną, jaskinie zasłania jasny obok, położna głosi wielki cud narodzin z dziewicy, a wychodząc z jaskini spotyka Salomę, której mówi o tym, co widziała. Salome opowiada uroczyście, że nie wierzy temu, dopóki się sama nie przekona. Położna prowadzi ją, aby Salome mogła przekonać się, że dziewictwo Marii zostało zachowane. Niedowiarstwo Salome zostało rozproszone, ale i ukarane jednocześnie. Usycha jej ręka. Proto-Ewangelia Jakuba stanowiła niesłychanie poczytną lekturę, uważana była za przekonujący dowód nieustającego dziewictwa Maryi, które stało się historycznie rzecz biorąc zaczątkiem kultu. Następny etap miał się dokonać pod wpływem materiałów pogańskich. Wpływ misteriów pogańskich. Od Proto-Ewangelii Jakuba pisze Laskowski, do właściwego kultu Marii Panny jeszcze daleko, ale legenda bierze tu szeroki i potężny rozmach, lekceważąc wszelką rzeczywistość. Raptowna ekspansja chrześcijaństwa przy pomocy środków państwowych przynosi tu wielką i zasadniczą zmianę. Szczególna rola przypaść miała kultom pogańskim, a zwłaszcza szeroko rozpowszechnionemu kultowi Wielkiej Matki. O misteriach pogańskich, a osobliwie kulcie Wielkiej Matki, interesujące wiadomości zamieszczone u księdza Bullanda na łamach ruchu biblijnego i liturgicznego. W historii kultury panował
panowały długie wieki, a nawet tysiąclecia na olbrzymim obszarze globu ziemskiego, światopogląd którego symbolem był posążek kobiecy Magnae Matris, Wielkiej Matki, wszędzie na tych terenach odkrywany przez archeologię prehistoryczną. W czasach historycznych przybrał on swoistą formę kultu w tzw. misteriach. Ośrodkiem tych kultów była Magna Mater, bogini matka, bogów i ludzi, dawczyni życia w przyrodzie, władczyni świata podziemnego, dusz zmarłych. Podobnie pisze Hulka Laskowski. Od czasów najdawniejszych po wszystkich krajach starożytnego wschodu obok bogów czczono pod różnymi mianami potężne boginie. W czasach synkretyzmu religijnego w państwie rzymskim, gdy kulty wszystkich bóstw zbiegały się w Rzymie, nie brakło tam także kultu wielkich bogów otoczonych tak zwanymi misteriami, jak na przykład Izyda, Astarte, Demeter. Synkretyzm jest ruchem porównawczym i utożsamiającym. W bogach obcych ludzie poznają swoje bogi własne, w bóstwach różnych dostrzegają tę samą istotę. Gdy chrześcijaństwo stało się religią państwową, Kościół zmuszony był liczyć się ze zwyczajami masowo napływających konwertytów, którzy przyjmując wiarę w Chrystusa nie rezygnowali z dotychczasowych wierzeń. Okoliczność ta nie pozostała bez wpływu na religię chrześcijańską, a w historii kultu maryjnego otwarła nową kartę. Pogańscy chrześcijanie wkrótce rozpoznali w Marii, Matce Chrystusa, własną boginię, Matkę. W takich znamiennych okolicznościach zrodziło się pojęcie Marii jako Matki Boskiej. Z chwilą, gdy do chrześcijaństwa zaczęły się wlewać ogromne masy pogańskie, synkretyzm religijny zatoczył jeszcze jedno szerokie koło. Było wprost nieuniknionym, że różne ludy zaczęły utożsamiać swoje boginie Matki i Królowej Niebios z Matką Jezusa i że przeniosły na nią różne kulty. Dla takich ludów Matka Jezusowa stała się automatyczna jedną z bogich matek, czy też jedną z matek bogów. Wtedy też zaczęto nazywać Marię Matką Boga. Analogie między postacią Wielkiej Matki z kultów wschodnich, a osobą Maryi jako Matki Boga jest tak oczywista, że wniosek o zapożyczeniu tej idei z pogańskich bogin matek jest właściwie pewnikiem, nie podlegającym dyskusji. Wpływ misteriów pogańskich był olbrzymi i pozostawił na chrześcijaństwie niezatarte piętno. Warto przytoczyć cenne uwagi znakomitego uczonego katolickiego księdza profesora Wierusz Kowalskiego, który obiektywnie i uczciwie stwierdza, co następuje. Liturgia pierwotnego kościoła szybko wchłania obok elementów żydowskich również elementy zapożyczone z liturgii pogańskich i to zarówno z oficjalnych kultów rzymskich, jak i z misteriów helenistycznych. Dokładne prace porównawcze ustaliły niezawodnie, że poganie przyjmując chrzest i wchodząc w obręb kościoła katolickiego nie zrywali całkowicie z tym sposobem modlitwy, w którym się wychowali. Kościół, chrzcząc pogan, ochrzcił też wiele ich modlitw i obrzędów. Niejednokrotnie Kościół katolicki z rozmysłem zachowywał pewne zwyczaje pogańskie, wiedząc, że łatwiej je po prostu ochrzcić i dać im treść chrześcijańską, aniżeli je znieść. Czy można się dziwić, że kult dziewicy rozwinął się w kult Matki Boskiej? Rozwój ten był nieunikniony. Jakkolwiek pojęcie Matki Boskiej wkrótce uzyskało aprobatę kościelną, przybierając postać pierwszego oficjalnego dogmatu maryjnego, nie obeszło się bez protestu i sporów. Nie wszyscy biskupi i ojcowie kościoła chętnie przyjęli nową treść kultową. Energiczny i gorliwy biskup antiochejski Epifaniusz całą siłą przeciwstawia się oddawaniu boskiej czci niewieście, która stoi daleko niżej niż apostołowie, gdyż nie posiadała prawa udzielania chrztu i do której Jezus rzekł: co ja mam z tobą wspólnego, niewiasto?
Nestoriusz Konstantynopolitański rzuca w IV stuleciu takie pytanie logiczne. Zaliż kłamcą jest Paweł, gdy mówiąc o bóstwie Chrystusa powiada bez ojca, bez matki, bez rodowodu. Nie, mój przyjacielu, Maria nie urodziła bóstwa, bo co się z ciała zrodziło, ciało jest. Nie porodziło stworzenia, stworzenie stworzyciela nie porodziło człowieka. Nestoriuszowi przeciwstawił się Cyryl Aleksandryjski. Spór przybrał na sile. Wygrały go właściwie masy praktykujące kult Boga Rodzica już od pewnego czasu. Uchwała Soboru Efeskiego, 431 rok, nakazująca uznawać Maryję jako Matkę Boga, była tylko ich echem. Masy ludu wnosiły do chrześcijaństwa obcy mu kult bogini matki i królowej niebios, a teologia czerpała z tego kultu tematy do swoich subtelnych rozważań i dociekań. Godnym wielkiej uwagi jest fakt, że kult Matki Boskiej wzrasta w chrześcijaństwie dopiero w IV stuleciu, to jest właśnie wtedy, gdy kulty pogańskie, a więc także kulty Demetery i Izydy ogłoszone zostały za heretyckie i jako takie zakazane. Kult Izydy schronił się wtedy w chrześcijaństwie pod opieką Marii Panny, pod jej osłoną istniał dalej. Pogańskiego wpływu na powstanie idei Matki Bożej nie może przemilczeć polemizujący z podobnymi poglądami ksiądz Bulanda. Pewnym jest, że chrześcijaństwo, a w nim część Maryi, zajęło historyczne miejsce w świecie grecko-rzymskich dawnych religii od wieku IV, psychologicznie zaś w duszy ludzkiej zastąpiło w tychże religiach kult ich centralnej bogini Matki przez cześć Matki Jezusa Chrystusa. Lecz kiedy od wieku IV zaczęły napływać do kościoła duże rzeczy z pogaństwa, trzeba było na miejsce świąt pogańskich ustanowić święta chrześcijańskie. Lud lubi święta, mawia Grzegorz z Nazjansu. Na wielu miejscach i w dniach świątecznych zużytkowało chrześcijaństwo pewne wyobrażenie symboliczne kultów pogańskich, bogich, nadawszy im duchowość maryjną. Ojciec Hugo Raner wykazuje, jak chrystianizm zapożyczył symboliki solarnej IV wieku dla oddania biblijnego wyobrażenia Chrystusa jako Słońca Sprawiedliwości. Podobnie zużytkowano symbolikę księżycową odnośnie do kultu maryjnego. Historiozofia nawet wierzącego musi zastanowić i zdziwić niemało fakt, że oficjalne przez Urząd Nauczycielski Kościoła ogłoszenie boskiego macierzyństwa Maryi nastąpiło w Efezie. Do III wieku po Chrystusie siedziby kwitnącego tamże kultu bogini Matki Diany. Można to nazwać przypadkiem czy zrządzeniem. Znamiennym jest wszakże samo to rendezvous. Znamienne jest efeskie spotkanie katolickiej Matki Boskiej z pogańską matką boginią Dianą. To ta ostatnia musiała ustąpić w chrystianizującym się państwie rzymskim. Nie było dla niej racji bytu, miejsce jej zajął, więc kult Marii wchodząc do oficjalnej liturgii kościoła. Spory uschły, ucichły, a wierni ze zdwojoną siłą oddawali się czci Maryi, tym razem jako Boga Rodzicy.